Mamy wreszcie ten wspaniały czas, że możemy ogłosić chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, kochani, stoję tutaj dzisiaj przed wami, ponieważ Bóg otworzył szeroko drzwi do głoszenia Ewangelii. I to jest dobra nowina. To jest dobra nowina, bo kiedy Bóg coś otwiera, to nikt tego nie zamknie. A jeżeli Bóg otworzył drzwi, to znaczy, że są tutaj ludzie, którzy są gotowi, żeby usłyszeć głos Boży i żeby na niego odpowiedzieć. To znaczy, że są otwarte drzwi dla Polski, żeby Polska otworzyła swoje serce dla Jezusa Chrystusa. I jestem tutaj, aby głosić wszystkim ludziom dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, bo w Biblii jest napisane, żeby głosić wszelkiemu stworzeniu, a także wszelkim bytom duchowym i wszystkiemu, co ma imię. Jestem tu po to, żeby głosić tej całej duchowej rzeczywistości, że Jezus Chrystus jest Panem i że na Jego imię zegnie się, zgina się teraz i zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ogłaszam w tym miejscu, że zgodnie ze Słowem Bożym, o którym jest napisane w Psalmie 24, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Bóg stworzył świat i oddał go w panowanie pierwszemu Adamowi. Jednak człowiek utracił panowanie nad ziemią przez grzech. I tak jak pierwszy człowiek stał się niewolnikiem tego, komu uległ, grzechu i szatana, tak ostatni człowiek, Jezus Chrystus, drugi Adam, przyniósł zbawienie całemu światu, każdemu, kto w Niego uwierzy, kto uwierzy w doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa na Golgocie. I to wszystko, co Bóg powierzył człowiekowi jako koronie swojego stworzenia, wszystko, nad czym Stworzyciel dał panowanie Adamowi, to wszystko zostało w ogrodzie Eden ukradzione, odebrane człowiekowi przez kusiciela, przez wroga, który jest złodziejem, który jest kłamcą, który jest niszczycielem, który wypacza proste drogi Boże. I tak przez jedno nieposłuszeństwo Bogu, ulegając podszeptom szatana, który okłamał pierwszych ludzi, w ten sposób człowiek stał się nieposłuszny swojemu ojcu. Wróg powiedział, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział, czy rzeczywiście umrzecie, jeżeli zjecie z tego drzewa? A wiecie, jakie to było drzewo? To było drzewo poznania dobra i zła. I do dzisiaj wróg proponuje, żebyśmy jedli z poznania dobra i zła. I nigdy nie zaproponuje nam, żebyśmy jedli z drzewa życia. Bo ta propozycja pochodzi od tego, który jest życiem. Od Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy szatan powiedział, czy rzeczywiście oskarżył Boga o to, że On jest po prostu niedobry. Że powiedział, nie umrzecie, nie umrzecie. Ale Bóg wie, że jeśli zjecie z tego drzewa, to będziecie tacy jak Bóg, znający dobro i zło. I uwierzyli Mu. I w ten sposób grzech wszedł na świat. Człowiek został zwiedziony i doprowadzony do upadku przez to, co zrobił, i do śmierci wiecznej. Człowiek zaczął się bać, a niszczyciel wszedł w posiadanie prawa do duszy człowieka, do jego zdrowia, do błogosławieństwa, do jego życia, do ziemi, na której Bóg postawił człowieka panem i włodarzem. Tym jednym aktem niewiary, nieposłuszeństwa, człowiek stał się przeklęty i ograbiony z daru życia wiecznego. Bóg powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego śmierć zapanowała od Adama nad wszystkimi. Ale Bóg... Tu zaczyna się dobra nowina.
ale Bóg przygotował coś. Przygotował coś dla człowieka, ponieważ tak go umiłował, że nie chciał go pozostawić w takim stanie. I Bóg zawczasu przygotował baranka jako ofiarę przebłagalną za nas. I ten baranek, w którego skóry odział pierwszych ludzi, on nam mówi o tym, co się stało na Golgocie. On nam mówi o cudownej ofierze baranka, prawdziwego baranka bez skazy, jakim jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. I to wybawienie jest przygotowane dla każdego człowieka, ale ono jest tylko w Chrystusie. My nie możemy własnymi siłami zbawić się. My nie możemy własnymi siłami zasłużyć na to, żeby wejść znowu w posiadanie utraconego raju, żeby wejść znowu w posiadanie tej relacji, jaką Bóg miał z człowiekiem, zanim popadł w grzech. Ale może to się stać udziałem każdego człowieka przez Ducha Świętego. I kochani, Bóg proponuje dzisiaj każdemu nowe narodzenie. Bóg daje dzisiaj każdemu nowy początek dla każdego, kto przyjmie w wierze to, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas na Golgocie. I to jest ta dobra nowina. Co się stało tak naprawdę na Golgocie? Otóż Pan Jezus, kiedy umierał, powiedział: wykonało się. Wykonało się. To znaczy, że ofiara została złożona całkowicie, całkowicie doskonała. Ofiara wystarczająca, żeby zmazać nasze grzechy i żeby pojednać nas z Ojcem. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu strachu przed śmiercią całe życie byli w niewoli. I dlatego chcę dzisiaj ogłaszać to, co stało się na krzyżu. Otóż sprawiedliwy król umarł, aby usprawiedliwić niesprawiedliwych. Tych, którzy uwierzą w Niego, w Jego dzieło dla człowieka. Ponieważ Bóg Ojciec ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, zawarł przymierze. I my, będąc w Chrystusie, przyjmując Go jako swego Zbawiciela, mamy wszystko. Wszystko w Chrystusie jest dostępne dla człowieka. Przebaczenie, usynowienie, wykupienie, odrodzenie, nowe narodzenie, nowe ciało, panowanie wraz z Chrystusem. Wszystko, czego pozbawił wróg człowieka. A więc Bóg przez Chrystusa pojednał nas. Przez Chrystusa pojednał nas ze sobą. Ta wystarczająca ofiara została złożona i nie ma od tej pory, kochani, wojny pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nastał pokój, Boży pokój, który jest dostępny dla każdego dziecka Bożego jako jego dziedzictwo. Jezus stworzył pokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem i jako jedyny pośrednik przypieczętował to przymierze własną krwią. Także przez Jezusa Chrystusa każdy, kto przyjdzie do Boga Ojca, może stać się ponownie synem, może otrzymać nowe życie do swojego ducha, może stać się nowym stworzeniem i zacząć z Bogiem życie wieczne, które nigdy nie będzie odebrane, jeśli go się człowiek nie wyrzeknie. Ale kto chciałby się wyrzec Boga, kiedy pozna, jak On jest dobry? Nikt. Kiedy poznamy, jak Bóg jest dobry, będziemy chcieli zawsze z Nim być. Dlatego takie ważne jest, żebyśmy Go poznali, ponieważ poznanie Boga to jest życie wieczne. I teraz mam pytanie. Czy jesteś w Chrystusie? Czy chcesz tam być? Czy zaufasz Słowu Bożemu? Czy przyjmiesz dar zbawienia, który Bóg ofiarowuje przez Jezusa? Duch Święty czeka. On zawsze jest gotowy, On się nie spóźnia. Czeka na człowieka. Czy jesteś gotowy? Módl się do Boga, jeśli tego pragniesz, w sercu. Módl się w sercu, a wypowiedz ustami
Wierzę w Ciebie, Jezu. Wierzę w to, co uczyniłeś dla mnie. Przyjmuję dar zbawienia.